Następne ćwiczenie polega na podbiciu piłki do góry i przyjęcie. Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na palce, bo te palce przyjmują piłkę. Jest to dosyć trudne ćwiczenie na początku, ale jeżeli będziecie ćwiczyli systematycznie, to myślę, że się nauczycie. Możecie nawet ręką podrzucać piłkę i przyjmować palcami. Tak jak widzieliście w tym ćwiczeniu, chodzi o dobre przyjęcie. Lewą było mi troszeczkę trudniej, bo wiadomo, każdy ma lepszą, gorszą nogę, ale ćwiczcie dwie nogi. Najważniejsze, nie przejmujcie się, jak piłka będzie Wam odskakiwała, jak nie macie nad nią kontroli. Początki są trudne, ale najważniejsze, żeby się nie załamywać, nie przejmować i ćwiczyć systematycznie.